Moje wrażenia po tym dniu skupienia są jak najbardziej pozytywne. Po raz kolejny przekonaliśmy się wraz z księdzem Michałem, że w młodzieży jest ogromna taka tęsknota za Panem Bogiem i za takim doświadczeniem mocnym religijnym. To, co dla mnie było czymś niezwykłym i czymś też takim budującym, my im to powiedzieliśmy na końcu, że my może i trochę im dajemy, natomiast też wiele od nich otrzymujemy. Pół godziny adoracji w ciszy. Młodzież przyszła spotkać się z Panem Jezusem, natomiast i wytrzymała. Co więcej, wytrzymała. I okazuje się, że taka tęsknota za takim dojrzałym życiem duchowym, które polega na tym, żeby przeżywać jednak swoją relację z Panem Bogiem w sposób prywatny, w sposób osobisty. I dojrzałe życie duchowe zawsze zmierza w kierunku ciszy. Więc mówiliśmy o rzeczach bardzo trudnych, pozornie trudnych, ponieważ warsztaty dotyczyły modlitwy kontemplacyjnej. Natomiast ich spostrzeżenia na temat świata, na temat Pana Boga, na temat modlitwy były naprawdę bardzo cenne i bardzo twórcze. Też młodzież dochodziła do takich wniosków, że każdy czas na modlitwę jest dobry, że zarówno kiedy człowiek odczuwa złość albo niechęć, albo nawet swoją bezradność, to i nawet bezradnością może się taki człowiek modlić. Taką bezradność może też powierzyć Panu Jezusowi. Myślę, że to, co też przynajmniej dla mnie było czymś cennym, jako dla osoby prowadzącej, to jest to, że wszystko było oparte na zasadzie wolności. Ja też tak rozumiem chrześcijaństwo, że Jezus cały czas powtarzał, jeśli chcesz, nie mówił do człowieka, musisz. Więc jeżeli ktoś po takim dniu skupienia wyjdzie z przeświadczeniem, że Pan Bóg jest nieustannie obecny w jego życiu, a oprócz tego chrześcijaństwo jest religią ludzi wolnych i my dokonujemy wolnych wyborów, nie w sposób, nie dlatego idę do kościoła, że ktoś mi każe albo odczuwam jakiś przymus, tylko chcę się spotkać zwyczajnie z Panem Bogiem, żeby moje życie miało inny smak, żebym miał poczucie sensu z tego, co robię. To jeżeli ktoś wyjdzie z takim przeświadczeniem, uważam, że to jest też działanie Ducha Świętego.